nobody behind me that way. I can point to the screen, which means I can focus you up there if I need to. Muszę przyznać, że myślałem, że będę dziś mówił do 10, 15 osób. Jesteście Państwo imponującą grupą słuchaczy. Najpierw kilka słów o Australijsko-Azjatyckim Instytucie Badawczym w miasteczku uniwersyteckim Szpitala Adwentystów w Sydney. Jesteśmy bardzo podekscytowani kierunkiem, w którym zmierzamy. Naszym mottem jest dokonywanie odkryć w dziedzinie nauki o zdrowiu. Wydaje się, że wiele osób zgubiło drogę, zajmując się leczeniem ludzi chorych, podczas gdy powinniśmy skupiać się przede wszystkim na zapobieganiu zachorowaniom. W przypadku wielu chorób ich rozwój zajmuje dziesiątki lat, dekady zachodzenia tych samych procesów. Przykro to mówić, ale weźmy na przykład osoby zgromadzone w tej sali. Wszyscy wyglądacie zdrowo, ale jeśli założymy, że jesteście typową grupą Australijczyków, można założyć, że u 85% z Was można wykryć procesy wiodące do chorób krążenia, miażdżycy, cukrzycy, a u znacznego odsetka także demencji. Lecz nie musi tak być, ponieważ procesy te są takie same. Interesuje nas, co to znaczy być zdrowym i mam zamiar przekazać Wam kilka informacji podstawowych w przeciwieństwie do dietetyka lub osoby o podobnej specjalności, która mówiłaby Wam, co macie robić. Ja chcę zapewnić Wam podstawy, dzięki którym będziecie mogli, mam nadzieję, sami zdecydować, co jest dobre, a co jest złe. To bardzo krótka prezentacja. Zwykle, aby odpowiednio omówić temat, poświęcam mu 4 lub 5 wykładów. Wiele szczegółów zostanie więc pominiętych, ale mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do podstaw. Kiedy myślimy o głównych przyczynach śmierci ludzi, przedstawione dane dotyczą Australii i roku 2009, większości z nas przychodzą na myśl wypadki lub zakażenia lub choroby dziedziczne, być może narażenie na działanie różnych czynników, zagubienie w buszu, różne toksyny, na przykład zjedzenie czegoś trującego i tym podobne. W rzeczywistości stanowią one łącznie mniej niż 1/3 przypadków śmierci, natomiast większość przyczyn związanych jest z czymś, co nazywamy słabą konserwacją biologiczną, czyli tym, co robimy z naszym organizmem i w jaki sposób stara się on zachować sprawność. Jest to obszar dotyczący ćwiczeń fizycznych i odżywiania, a ja dołożyłbym tu jeszcze aspekt psychologiczny. Na tym obszarze leży 2/3 rzeczywistych przyczyn chorób śmierci ludzi w Australii. Jeśli spojrzymy na główne z nich, mamy choroby serca, choroby układu krążenia, atak serca i zawał. Więc choroby naczyniowe mają w rzeczywistości wpływ na oba narządy. Raka, w szczególności prostaty, piersi, okrężnicy i płuc. Dalej są demencje, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, głównie u osób palących, cukrzycę i kilka innych. 95% z tych chorób ma silny związek z wiekiem i wyborami w zakresie stylu życia. Wszystkie z nich obciążone są ryzykiem rosnącym z wiekiem. I wszystkie mają związek ze stresem oksydacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o wolnych rodnikach, to są związki powodujące stres oksydacyjny, co postaram się za chwilę wyjaśnić, ale to jest to, co napędza zmiany zwyrodnieniowe i to jest ważna, podstawowa zasada. Co się dzieje, gdy się starzejemy? Stres oksydacyjny przyspiesza proces starzenia. What we see here is a change in which organ? Skin. The skin. We're seeing what the change is associated with the skin, maybe a little bit in relation to the skeleton, the bone. Tutaj widzimy zmiany zachodzące w skórze. Czy zachodzą one tylko w skórze? Nie, to samo dzieje się w każdym innym narządzie. Czy można przyspieszyć starzenie się skóry? Jaką metodą najłatwiej? Chroniąc się przed słońcem?
Kiedy przez 3 lata pracowałem w Afryce, kobiety starały się rozjaśniać skórę, robiąc okłady z nadtlenku wodoru, który oczywiście rozjaśniał skórę, lecz jednocześnie powodował uszkodzenia powodowane wolnymi rodnikami. Były więc kobiety z piękną, jasną skórą, a po kilkuletnim wybielaniu ich skóra zaczęła być nierówna, powiększały się pory. Wyglądało to, jakby skóra miała kontakt z czymś bardzo toksycznym. Ale to oczywiście jest proces starzenia. Co go powoduje? Stres oksydacyjny powoduje akumulację uszkodzeń tkanek, prowadząc do zwyrodnienia strukturalnego. Jest to proces niedobry, proces degeneracji, a nie regeneracji. Pogorszenie stanu funkcjonalnego. Skóra traci elastyczność i nie może się rozciągać. Nie utrzymuje dobrze ciepła, jak w chorobach związanych z wiekiem. Choroby te mogą mieć związek ze skórą, lecz także z innymi narządami. Mamy więc uszkodzenia oksydacyjne powodujące urazy tkanki i prowadzące do chorób związanych z wiekiem. Można to wszystko znacznie przyspieszyć. Mogę pokazać, jak to zrobić. Jesteśmy w stanie przyspieszyć proces zwyrodnieniowy w różnych częściach organizmu i przed zakończeniem wykładu powinniście mieć dobre wyobrażenie, jak to zrobić. Ograniczając stres oksydacyjny i uszkodzenia dokonywane przez wolne rodniki, możemy utrzymywać nasze komórki w zdrowiu, a co za tym idzie, zapewnić zdrowie naszemu organizmowi. Czy to ma sens? Oto my. Jesteśmy w dużej mierze zbudowani z wody. Nasza skóra, serce, wątroba, płuca, nerki, układ nerwowy są zbudowane z komórek. We wnętrzu komórek w jądrze znajduje się DNA. Różne komórki przechodzą cykl życiowy w różnym tempie. Nie mamy już tych samych komórek, z jakich byliśmy zbudowani 15 lat temu. Poza komórkami mózgu większość komórek ulega dość szybkiemu cyklowi życiowemu. Komórki w skórze żyją około 7 dni, w policzku około 4 dni, wyściółka jelita ulega wymianie w ciągu około 2 dni, komórki krwi żyją około 2 lata, czerwone krwinki około 4 miesiące. Cały czas dokonuje się wymiana komórek. Ciągle więc potrzebujemy nowych komórek. I jeśli nowe komórki są dokładnie takie same jak stare, nasz wygląd się nie zmienia. Jeśli komórki nie ulegają uszkodzeniu, kolejne pokolenie wygląda dokładnie tak samo jak poprzednie. Po pewnym czasie w komórkach akumulują się uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Stres oksydacyjny. Więc raz jeszcze. Ograniczając stres oksydacyjny i uszkodzenia dokonywane przez wolne rodniki, możemy utrzymywać nasze komórki w zdrowiu, a co za tym idzie, zapewnić zdrowie naszemu organizmowi. Reaktywne formy tlenu są pierwotnymi przyczynami stresu oksydacyjnego. Kiedy wolne rodniki reagują z tkankami ciała, powodują szczególne uszkodzenia białek, błony lipidowej, a szczególnie DNA zawartego w jądrze komórkowym, stanowiącego cały zasób informacji, który pragniemy utrzymać w zdrowiu. Skąd one się biorą? Większość z nich jest produktami własnego metabolizmu organizmu, lecz mogą powstawać w wyniku działania światła słonecznego, zanieczyszczeń chemicznych, domowych produktów w sprayu, środków owadobójczych, dymów wydechowych samochodów lub kominów fabrycznych. Zaczynają wyrządzać szkody w różnych częściach komórki. Jeśli brak jest jakiejkolwiek ochrony, dochodzi do poważnych uszkodzeń prowadzących do szybkiego zwyrodnienia. Changing some of my slides. And okay. Now we have this thing called. W organizmie mamy antyoksydanty. And antioxidants, you would know a few of them. You know about vitamin A, vitamin C. Witaminy A, E i C. What you may not have heard of is things like polyphenols. Także polifenole. Okay, few people have heard of polyphenols.
GPX, CAT, SOD i inne. Pochodzą one z diety. W szczególności z ciemnych owoców i ciemnych warzyw. W około 10 na 100 przypadków ochrona antyoksydacyjna pochodzi z nich. Wielu ludzi stosuje suplementy z witaminami A i E, lecz można je przedawkować. Natomiast spożywanie dużych ilości ciemnych owoców i warzyw jest naprawdę ważne, ponieważ uzyskuje się dzięki nim znaczącą ochronę. To są więc rzeczy wytwarzane przez organizm i ćwiczenia powodują ich uruchomienie. Przyjrzyjmy się, jak organizm stara się zablokować uszkodzenia wywołane przez wolne rodniki. Antyoksydanty zmiatają wszelkie produkowane wolne rodniki powstające w toku prawidłowych przemian metabolicznych. Więc jeśli chcesz, aby nie były zmiatane, jeśli zdolność zmiatania jest odpowiednia i powstaje niezbyt wiele wolnych rodników, oznacza to, że organizm jest w równowadze, jest dobrze. Organizm będzie także w stanie naprawić niektóre uszkodzenia. Stres oksydacyjny występuje, gdy uszkodzenia powodowane przez wolne rodniki są większe niż zdolność antyoksydantów do ich zmiatania. Innymi słowy, produkowanych jest ich więcej niż antyoksydantów i już widać, że nawet gdybyśmy przerwali wykład w tym miejscu, uzyskalibyście pewne informacje. Wiemy, że metabolizm organizmu prowadzi do powstawania wolnych rodników, lecz jak możemy produkować ochronę antyoksydacyjną? Dwie rzeczy. Pierwszą jest dieta, w szczególności ciemne owoce i warzywa i ich wyższe spożycie, oraz ćwiczenia. Pozwólcie, że wykażę, iż wraz z wiekiem jest to coraz bardziej istotne. Oto niektóre z ostatnio opublikowanych prac badawczych. Podsumowując, widać, że uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki nasilają się z wiekiem oraz wzrasta ilość czerwonych krwinek, ale nie równie szybko. Ta tablica przedstawia 27-latka z poziomem wolnych rodników odpowiadających 60-latkowi. Proszę zwrócić uwagę na to. Dwoje ludzi w wieku po 70 z bardzo niskim stężeniem wolnych rodników. Zajmowaliśmy się przed chwilą uszkodzeniami DNA występującymi z wiekiem i widzieliśmy tego odzwierciedlenie. A tu znaczący wzrost. W wieku średnim występuje tendencja wzrostowa. Można przyspieszyć przejście do wieku średniego. Ale jeśli chce się je spowolnić, trzeba być bardzo ostrożnym. Dwoje 80-latków z niskim poziomem na wykresie. Mają szczęście, czy dokonali odpowiednich wyborów dotyczących stylu życia? Dalsze prace muszą to potwierdzić. Skąd się biorą wolne rodniki? Skąd je brać, jeśli chce się szybciej zestarzeć? Oto jak się to robi. A starzenie się jest wspaniałe. Jeśli popatrzymy na niektóre osoby starzejące się, mają miłe, charakterystyczne linie na twarzach, a ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że gdy się starzejesz, twoja twarz przybiera taki wygląd, na jaki zasłużyłeś. Metabolizm komórkowy to przekształcanie tłuszczy na energię.
Jeśli jest to wspaniały sposób na powodowanie powstawania lub produkcję większej ilości wolnych rodników, czy ma sens, że im więcej ich masz, tym bardziej wolne rodniki produkujesz? Owszem, ma. Mamy coś, co aktywuje nasz układ odpornościowy. System odpornościowy działa produkując wiele wolnych rodników. Możemy je zdobywać z pożywieniem. Czy słyszeliście o produktach końcowych zaawansowanej glikozylacji? AGEs. Lubię je, bo ages powodują, że się starzejesz. Z angielskiego age. Jeśli chcesz się starzeć, musisz mieć więcej AGEs. Możesz je spożywać, możesz sam produkować wysokie stężenie cukru we krwi. Możesz je zjadać i dobrze smakują. Mogą także pochodzić ze spożycia alkoholu i ze środowiska, mającego ogólnie mniejsze znaczenie, ale zanieczyszczenia chemiczne, pestycydy, promieniowanie UV, wszystkie one mogą przyczyniać się do ich wzrostu. Największym źródłem wolnych rodników jest proces przekształcania spożywanych kalorii na energię konieczną dla naszych komórek. To są kilojoule lub kalorie. Zasadniczo wchodzą cukry i tłuszcze. Mieszamy je z tlenem, to jest główny powód, dla którego oddychamy. Hemoglobina wiąże tlen i przenosi go do komórek. Mieszamy go z cząsteczką, aby wyprodukować energię i wtedy powstaje dwutlenek węgla, który wydychamy. Oraz woda, którą organizm używa do wypłukiwania. Interesujące jest to, że ten tlen posiada pewne elektrony podczas transportu, a potem następuje niewielki ich upływ. Nie wszystkie elektrony są przekazywane tam, gdzie powinny. To piękny i elegancki system, lecz złożony. Ten upływ nosi nazwę ponadtlenku. Ponadtlenek jest jednym z głównych produkowanych wolnych rodników. Im więcej tego, tym więcej otrzymujemy tego. Gdy jesteśmy młodzi, poziom tego upływu wynosi około 2%, czyli 2% tlenu, z czym organizm sobie bez trudu radzi. Z wiekiem, w wieku średnim, upływ może wynosić aż 10% ponad tlenku. Energia może pochodzić z dowolnego źródła, lecz kluczową rzeczą jest występowanie szczytu, nagłego wzrostu. Im prostszy jest cukier, macierz, jeśli napijemy się lemoniady, powodujemy powstanie ładnego szczytu, którego nic nie jest w stanie obniżyć. I to jest prawdopodobnie najskuteczniejsza metoda. Ale jeśli się przyzwyczaisz, z czasem im więcej spożyjesz, tym więcej wyprodukujesz. Potencjalnie dochodzi do uszkodzeń, w szczególności DNA, i zapłacisz za to w następnym pokoleniu. W zakresie naszych badań nie jest naszą rolą mówić ludziom, co mają robić. Chcemy tylko powiedzieć o konsekwencjach. To nasza decyzja jako osób dorosłych.
Kiedyś miałem wykład dla studentów pielęgniarstwa i pewna pani pielęgniarka, nie należąca do drobnych, siedząca z przodu, celowo wyjęła chrupki i ciasteczka z torby. Zignorowałbym to, ale zaczęło się szemranie, więc powiedziałem do niej, że to, co robi, robi ostatecznie sama sobie. W rzeczywistości może mnie to nie obchodzić, ale jestem tutaj wykonując moją powinność. Nie jako lekarz, lecz jako naukowiec, a powinnością naukowca jest przekazywać dokładne informacje. To, co z tą informacją zrobisz, jest całkowicie twoją sprawą. Cóż jest więc interesującego w tej cząsteczce NAD? Tak, jest nam potrzebna, lecz jest także potrzebna do dwóch bardzo ważnych rzeczy, które odkryto dopiero w ciągu minionych 15 lat. Jedną są geny długowieczności. Gdy NAD jest związany w ten sposób, wiąże się tak jak ta cząsteczka tutaj. Występuje przesunięcie ciśnienia NAD, o którym od dawna wiadomo, że jest związany z procesem zwyrodnieniowym. To nazywa się sirtuiny lub ciche regulatory informacji. Nasza praca wykazała, że ilość NAD spada z wiekiem. And in fact, the paper that we just published was mostly associated with, yes, the oxidative damage, the free radical damage, but we showed, and we're the first paper in the world to show it, that actually NAD drops as you get older. Wiemy, że gdy uzyskujemy określoną cząsteczkę z ciemnych owoców lub warzyw, ilość NAD rzeczywiście wzrasta. Możemy spowodować wzrost ilości NAD aż o 40%. Nie jesteśmy w stanie zmienić 80-latka w 20-latka, ale i tak zdaje się, że obecnie są pewne istotne korzyści. To jest negatywna spirala prowadząca cały czas w dół. Coraz więcej wolnych rodników z produkcji wolnych rodników i coraz mniej cząsteczek dostępnych dla dokonywania napraw i odporności na stres. Pozwólcie, że przedstawię jedno z koniecznych badań, jakie przeprowadzamy w tym roku. To posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu, cukrów i wody, który może spowodować wzrost uszkodzeń oksydacyjnych krwi. Najwyraźniej smak jest w porządku, nawet pomimo pobierania krwi co pół godziny, a następnie co godzinę przez 4 godziny. Podajemy tłuszcz i cukier razem, następnie 2 tygodnie później podajemy tej samej grupie tylko składnik cukrowy, następnie tylko tłuszczowy, a potem porównujemy do pełnej żywności o dopasowanej zawartości kalorii i w końcu zastosujemy tę samą ilość kalorii, lecz wysoką zawartość AGES. Po jednym posiłku u niektórych osób szczyt występuje po godzinie. U innych po 2, lecz średnio obserwuje się wzrost o 35%. U niektórych osób znacznie więcej, u innych mniej. To zależy od ich pojemności oksydacyjnej. To się dzieje w zasadzie bezpośrednio po posiłku i jest to jeden z kluczowych elementów, na przykład w chorobie serca. Ludzie myślą, że od czasu do czasu mogą sobie pozwolić na niewielką ilość czegoś złego, lecz będzie ok, bo stosują umiar. A my jesteśmy w stanie wykazać, że nawet przy zachowaniu umiaru narażamy organizm na warunki prowadzące do powstania uszkodzeń. Większość ludzi nie ma problemu z niszczeniem siebie przy śniadaniu. Boczek i jajka, kawa i herbata, bułeczka, potem cola, potem na lunch, jajka na szynce, bułki, popołudniowa herbatka, potem wieczorem stek z dodatkami. W posiłkach koszernych nie byłoby mięsa i szynki, lecz większość populacji żywi się właśnie tak.
Nie jest trudno wyobrazić sobie, co się dzieje przy każdym posiłku. Można porównać naczynia krwionośne do trawnika przed domem. Coś tam uszkodzisz, zaczynasz to naprawiać, używając szpadla. Ale wtedy ktoś podrzuca ci więcej śmieci na trawnik. I więcej, i jeszcze więcej. Nie dajesz rady usuwać tego szpadlem i taczką, więc wzywasz ciężarówkę, by się tego wszystkiego pozbyć. Ale śmieci jest za dużo, także dla ciężarówki. Nowe śmieci powodują szkody, a wielka maszyneria do ich usuwania ostatecznie niszczy twój trawnik. Kiedy wyrządzasz sobie takie szkody, musisz zatrudnić maszynerię, czyli układ odpornościowy do radzenia sobie z tym. Ale układ ten nie jest zaprojektowany, aby działać tam przez cały czas. Plan był taki, żeby naprawić szkody i mieć spokój przez kilka kolejnych tygodni. Niestety potrzebujesz go po śniadaniu, porannej herbacie, lunchu, podwieczorku, obiedzie, a w końcu filiżance na dobranoc. Tak robi mnóstwo ludzi. To tylko pokazuje, jak szybko posiłki wysokotłuszczowe mogą nasilić stan zapalny krwi. Oto włączony układ odpornościowy pokazuje, co możemy zrobić bardzo szybko. Wzrost poziomu markerów stanu zapalnego o 140% w ciągu 30 minut od spożycia posiłku wysokotłuszczowego, tylko w wyniku włączenia układu odpornościowego. To się nazywa AGEs. Widać tu smaczne jedzenie i mam wrażenie, że w którymś momencie ktoś odkryje coś zdrowego w AGEs, ponieważ są takie smaczne. Jak dotąd nikt nic nie znalazł, lecz są produkty końcowe zaawansowanej glikozylacji, stanowiące główne potencjalne źródło wolnych rodników. Kiedy dostają się do organizmu, powodują reakcję, stymulują układ odpornościowy i w rezultacie produkują mnóstwo wolnych rodników. AGEs powstają w reakcji cukrów z grupami aminowymi, białek lub lipidów. Zawartość AGEs w żywności wzrasta w toku gotowania i mogą być wchłaniane z pokarmem. Ogólnie im więcej się smaży, tym więcej uzyskuje się AGEs. Wysokie stężenie AGEs we krwi jest związane z chorobami układu krążenia, demencją i udarem i zwiększa ich występowanie. Na rynku są dostępne pewne leki, które poddaje się badaniu pod kątem zdolności hamowania wpływu AGEs w celu zatrzymania postępów choroby Alzheimera. A oto skąd pochodzą na przykładach żywności. Na przykład ser cheddar ma 1657. Parmezan ma 2535, a wkrótce pokażę porównania z żywnością niesmażoną. Mleko zawiera niewiele, tylko 12. Chleb pełnoziarnisty także niewiele, 16. A po zrobieniu grzanki 36. Ale to jest do zaakceptowania. Smażone jajka 1237. Lecz omlet 27. A jajka gotowane bez skorupki nawet mniej. Jeszcze raz. Ages produkują więcej wolnych rodników, więc im ich mniej w żywności, tym lepiej. Gotowany biały ziemniak zawiera tylko 17, w porównaniu z frytkami z McDonalda mającymi 1522. Banan 9, daktyle 18, marchew 10. Grillowane warzywa mają odrobinę wyższą zawartość, lecz grillowany stek 6674. A Big Mac z McDonalda 7801. Kilka lat temu miałem prezentację na konferencji i jednym z pozostałych występujących był chirurg ogólny ze szpitala w Cleveland, głównej placówki kardiologicznej w USA. I zgadnijcie, co oni tam mają na parterze.
McDonalda. Chirurdzy są zadowoleni, bo pacjenci dopiero co wypisani szybko wracają. Tak więc wysoka zawartość AGES i wielkość posiłków mają wielki wpływ. Ta tabela przedstawia zawartość końcowych produktów zaawansowanej glikozylacji w żywności w przeliczeniu na karboksymetylolizynę, CML. Ryby, jeśli je usmażyć, zawierają ich znacznie więcej, po ugotowaniu mniej. Więc tak naprawdę wszystko sprowadza się do smażenia, bo nawet w oliwie z oliwek produkcja AGES jest znaczna. Burger sojowy to tylko 30, a wegetariański 198. Ale znacząco niższą zawartość z powodu niższej zawartości tłuszczu i białek ma wołowina Wagyu z tłuszczem, który powoduje bardzo szybki wzrost markerów stanu zapalnego. And I'm not advocating for a meat diet at all. I'm actually close to a vegan. I'm lacto-ovo vegetarian. But it was interesting that he was comparing it to kangaroo. Now that's a non-kosher meat as well. But the kangaroo meat didn't put it up anywhere near the Wagyu beef. Okay, now just a little bit on na temat alkoholu. Kiedy ktoś umrze, wydobywa się mózg, aby przyjrzeć się komórkom mózgowym i różnicom między ich wyglądem u alkoholików i osób niepijących. To, co fascynujące, to wygląd po 10 minutach. Ilustracja przedstawia 20% wzrost uszkodzeń powodowanych przez wolne rodniki w ciągu 10 minut i przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 5 setnych. Wspomniałem wcześniej o NAD. Proszę zauważyć, jak szybko jego stężenie maleje. NAD potrzebny jest do produkcji energii, naprawy DNA, a także dla enzymów długowieczności. Pewna firma zapłaciła $720 milionów w roku 2007 za patent dotyczący cząsteczek stymulujących enzymy długowieczności. Enzymy te nie działają bez NAD. Więc jeśli stężenie NAD spada, to niezależnie od poziomu stymulacji ich aktywność spada, a gdy stężenie NAD wzrośnie, ich aktywność także naturalnie rośnie. Tak więc nie wydaje mi się, aby było dobrym pomysłem obniżanie stężenia NAD o 50%, nawet gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,05%. Wolne rodniki są w stanie uszkadzać komórki, powodując choroby organizmu, choroby układu krążenia, raka, udary i przyspieszając starzenie się. Do źródeł wolnych rodników należą wysokie spożycie kalorii, aktywacja układu odpornościowego, np. w wyniku spożycia żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukrów oraz spożywanie żywności o wysokiej zawartości AGES. Jeśli więc chcesz zwiększyć napływ wolnych rodników, tak właśnie powinieneś postępować, niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy nie. Tak jest. Zwiększona ilość wolnych rodników pochodzących z różnych źródeł jest w stanie spowodować szybsze starzenie się niektórych części organizmu, narządów niż innych. Skóry, słońce, wątroby i mózgu, alkohol, płuc, dym papierosowy, tętnic, naczyń krwionośnych, dieta wysokotłuszczowa, wysokocukrowa i AGES. Są dobre i złe tłuszcze. Podejrzewamy, że tłuszcze wielonienasycone, omega-3 i 6, nie powodują wyzwolenia odpowiedzi zapalnej w takim samym stopniu jak tłuszcze nasycone, ale do ostatecznych wniosków droga daleka. Mówiąc ogólnie, wysoka zawartość tłuszczy ma zły wpływ, a wysoka zawartość nasyconych tłuszczy pochodzących z tłuszczy zwierzęcych jeszcze gorszy. To dobry argument na rzecz przejścia na wegetarianizm.
Jeśli więc diety wysokokaloryczne powodują uszkodzenie komórek i szybsze starzenie, co się stanie, jeśli ograniczymy ilość kalorii? Od roku 1993 przeprowadzano liczne badania. Ale w pierwszym z nich profesor obserwował dwie grupy szczurów o tym samym pochodzeniu genetycznym. Ale w jednej grupie zmniejszył ilość kalorii o około 20-30%. Stwierdził, że zwierzęta, którym zapewniono mniejszą ilość kalorii, żyły o około połowę, czyli o 50% dłużej niż pozostałe zwierzęta. Jeśli więc przeciętny wiek wynosił 20 miesięcy, te żyły 30 miesięcy, więc różnica była znacząca. Chcieli powtórzyć eksperyment na ludziach, ale dość trudno jest zebrać jednorodną grupę i kontrolować ją przez całe życie, a w dodatku życia zabraknie, aby zobaczyć wyniki. Doświadczenie wykonano na grupie makaków. Nie jestem zwolennikiem teorii naszego bliskiego spokrewnienia, lecz makaki są naczelnymi, których budowa genetyczna jest bardziej zbliżona do myszy. Więc w roku 2009 zwierzęta o wspólnym pochodzeniu genetycznym podzielono na grupy. W jednej zwierzęta mogły jeść kiedykolwiek chciały, w drugiej obserwowano, ile każdy osobnik zjadał pożywienia w czasie około 3 miesięcy. Następnie podzielono tę grupę na połowę i zmniejszano ilość kalorii o 10% w czasie 3 miesięcy. O 10% w pierwszym miesiącu, o 10% w drugim i o 10% w trzecim. Ostatecznie dostawały o 30% kalorii mniej. A i B są takie same oraz C i D są takie same przy porównaniu skóry, futra i włosów. You can see that this is the amount that was survival. So after about 32 years we've got 50%. Po około 32 latach około 50% przeżyło w grupie kontrolnej, tej, w której zwierzęta mogły jeść kiedy chciały, ale przeżywalność wynosiła 80% w grupie, w której ograniczono ilość kalorii. Innymi słowy, 50% zwierząt padło w grupie żywiącej się na życzenie, a jedynie 20% padło w grupie, w której obniżono ilość kalorii. Gdybyśmy chcieli ten eksperyment poprawić, dawalibyśmy w obu grupach dietę o różnej zawartości kalorii, aby spożycie było takie samo, lecz ilość kalorii o dokładnie 20% niższa. Jeszcze gorzej jest, gdy spojrzymy na rodzaje chorób pod względem ilości zwierząt niechorujących. Tak więc w przypadku zwierząt, które jadły ile chciały, jedynie u 20% nie występowały choroby po 32 latach. Podczas gdy w grupie z obniżonym spożyciem kalorii ilość zwierząt zdrowych wynosiła 70%. Czy to ma sens? Jak widzicie, to całkiem ważne, że same kalorie produkują tym więcej ponadtlenku, im więcej się ich spożywa. Tak więc to zaczyna mieć sens. Czyli im więcej spożywanych kalorii, tym wyższa produkcja wolnych rodników. Nie jest wcale tak trudno obniżyć ilość spożywanych kalorii o 10%. Ilu z was ma przy sobie batonik Mars? Nikt? Co ważne, jeśli ograniczenie dotyczy jednego batonika Mars dziennie lub wieczornej słodkiej przekąski, już zbliżamy się do tych 10%.
Ograniczenie nie wymaga wiele zachodu, a za każdym razem, kiedy się to uda, powinniście poklepać się z uznaniem po plecach. Daliście swojemu organizmowi okazję do naprawienia uszkodzeń powstałych poprzedniego dnia. Za każdym razem, kiedy odmawiacie sobie dodatkowej przekąski, wyświadczacie sobie przysługę. Być może już za godzinę nadejdzie was nieodparta ochota, by jednak coś zjeść, ale jeśli się powstrzymacie, znajdziecie się na dobrej drodze, ponieważ do uszkodzeń dochodzi cały czas. Spożywanie mniejszej ilości kalorii obniży produkcję wolnych rodników, spowolni proces starzenia i obniży ryzyko zachorowania. Mówiliśmy już o antyoksydantach, przeciwutleniaczach i wiemy, że pochodzą one z ćwiczeń i diety. Ćwiczenia powodują liczne przemiany. In any case, this is a true picture of Japan. I naprawdę nie są aż tak wymagające. Jeśli nie masz czasu, 30 minut dziennie wystarczy. Można je wykonywać w partiach po 10 minut, trening interwałowy. Wszystko, czego potrzebujecie, to przyspieszenie akcji serca i zaczerwienienie twarzy z wysiłku. I wystarczy utrzymać się na tym poziomie. Jeśli ktoś czuje się bliski omdlenia lub jest chory, przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenie przynosi wielorakie skutki. Przewlekły stres, który wszyscy odczuwamy. Ja też czułem się zestresowany, zmierzając na to spotkanie. Denerwował mnie ruch uliczny i problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania. Gdybym chciał się tego uczucia pozbyć przed wyjazdem stąd i udaniem się do domu na obfity posiłek, a tak zrobi mnóstwo osób, tłusty posiłek i jeszcze alkohol. I posiłek, i alkohol złagodzą stres, lecz niestety przyniosą także wiele czynników niekorzystnych. Kiedy ćwiczycie, szczególnie jeśli nie lubicie pierwszych 5-10 minut, ale później odczujecie wiele korzyści. I dostaniecie ten mały zastrzyk endorfin, który zwiększa aktywność mięśni, łagodzi stres i pozwala wam później odprężyć się i dobrze wyspać. Nic innego nie zapewni wam takich korzyści. Ćwiczenia łagodzą także apetyt i powodują lekką euforię endorfinową. Dzięki niej wzmocnieniu ulega aktywność mitochondriów w komórkach tłuszczowych i mięśniowych, co skutkuje podwyższeniem poziomu ich metabolizmu, obniżeniem stężenia triglicerydów we krwi i odporność na insulinę. Co to oznacza? Czasami mamy takich znajomych, którzy mogą jeść wszystko, ponieważ mają szybki metabolizm. Niektórzy piją napoje zawierające kofeinę, aby uzyskać taki efekt. Tak, kofeina zwiększa aktywność metaboliczną, lecz niestety stymuluje także odpowiedź na stres. Niestety jest więc niekorzystna, lecz kiedy ćwiczycie, rzeczywiście przyspieszacie swój metabolizm, dzięki czemu możecie łatwiej spalać kalorie. Naprawdę uważam, że powinniśmy przestać się przejmować BMI, indeksem masy ciała. Powinniśmy być bardziej zainteresowani byciem zdrowymi, a BMI samo się unormuje. Body mass index, yeah. Okay, so it increases that I've mentioned, and yeah, improves a few other things. And it also ćwiczenia podnoszą także aktywność enzymów antyoksydacyjnych, mających za zadanie chronić cię przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Z podjęcia ćwiczeń płynie więc wiele korzyści. Pomocne jest także spożywanie żywności zawierającej witaminy A, E i C, flawonoidy i polifenole i tym podobne. Dowody wskazują, że owoce o wysokiej zawartości flawonoidów, antocyjanin i procyjanidyn, np. granaty, czerwone winogrona i jagody, skutecznie obniżają ryzyko chorób układu krążenia, wywierając działanie przeciwnadciśnieniowe, hamując agregację płytek krwi, powodując zależne od śródbłonnika rozszerzenie naczyń krwionośnych. Ostatnia rzecz. Wiemy, że kiedy rośnie aktywność wolnych rodników, naczynia krwionośne stają się sztywniejsze, jak w chorobie serca. Więc rośnie ciśnienie krwi, powodując silniejszą presję na naczynia krwionośne i prowadząc do dalszych uszkodzeń.
co dzieje się w organizmie, kiedy serce pompuje krew. Następuje skurcz komór. Wypychana jest porcja krwi, naczynia krwionośne się rozluźniają. Zjawisko to nosi nazwę rozszerzenia wywoływanego przez przepływ. Rozszerzenie następuje w wyniku działania, i to zabawne, wolnego rodnika noszącego nazwę tlenku azotu. To dobrze, organizm produkuje go i potrzebuje, aby rozluźnić naczynia. Jeśli w wyniku stosowanej diety produkujesz więcej wolnych rodników, pokazałem wcześniej, jak to zrobić, będą one reagowały z tlenkiem azotu w reakcji prowadzącej do powstania bardzo toksycznego wolnego rodnika. Poza tym tlenek azotu nie będzie mógł rozluźniać naczyń krwionośnych, co spowoduje natychmiastowy wzrost ciśnienia krwi i dzieje się to znów po posiłku, więc pojawia się wyższe nadciśnienie i więcej uszkodzeń. Tutaj mamy ciemną czekoladę i choroby układu krążenia. Wpływ ciemnej czekolady na obniżenie ciśnienia krwi i cholesterolu jest korzystny w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym w populacji cierpiącej na zespół metaboliczny. Wyniki te opublikowano niedawno, w 2012 roku, i mnóstwo mówi się teraz o ciemnej czekoladzie. Mój przyjaciel napisał o tym książkę, ale ja zawsze byłem przeciwny i w dalszym ciągu jestem przeciwny znacznej większości czekolad. Lubię czekoladę, dlatego jej nie kupuję. Często ją dostaję. Biorę i wyrzucam do kosza. Ludzie wzdychają z niedowierzaniem, kiedy to mówię. Ale ja wiem, że jeśli otworzę pudełko, to skończy się na tym, że zjem wszystko. Spróbuję jedną. Moja żona na tym etapie powie, że jej już wystarczy. Ale ja wezmę kolejną, kolejną, aż znikną wszystkie. Jeśli więc jesteś osobą taką jak ja, odrobinę kompulsywną, nie otwieraj ich w ogóle. Ale te czekoladki nie są dla mnie dobre. Gdybym chciał uzyskać korzyści, jadłbym czekoladę, która mi smakuje. Jeśli nie mają gorzkiego smaku, nie są dla ciebie dobre. Co jeszcze możemy zrobić, aby żyć dłużej, zdrowiej i spowolnić procesy zwyrodnieniowe? Ćwiczyć i jeść żywność o wyższej zawartości składników odżywczych, a mniejszej ilości kalorii. To będzie działało za każdym razem, kiedy zjemy odrobinę mniej. Every time you go into Coles, there's Wendy's there with the jam donuts. And I tell myself, I say, I can have a jam donut whenever I like. But I know that when I do, I've got a pretty good idea what's happening when I take it in. So I try and work out, is today the day I could handle that amount of damage? Nah, probably not. All right, I can have it tomorrow then. And then I'll see, and if I've had a good sleep and exercise, maybe I've had about one jam donut now I did have the first one this year. Probably about 2 months ago. So Ross, when you say, if we're already having a nutrient-rich diet, you're saying we can eat more of that? Jeśli naprawdę przejdziemy na żywność o wysokiej zawartości substancji odżywczych, a zrezygnujemy z ciężkich makaronów i tym podobnych, ograniczymy ilość spożywanych kalorii. So overeating even the good things is a bad thing. But generally speaking, your calories are going to be reduced. But a lot of people, and it's particularly true, and because we're talking, within the context, I guess, of Adventist health, this is what I find amongst people who are vegetarian, and unfortunately, w szczególności wegetarianie zastępują żywność bogatą w składniki odżywcze makaronami, serem i tym podobne. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. And it's not good for you. So yeah, a little bit, of course, but generally speaking, not lots. Yeah. Just wondering, when you were saying there to avoid high sugar, and sugar is in a lot of things, including the good food as well. So how much of sugar intake should we really have, and how do we know that we're eating too much sugar? I think if you are still getting it as a whole food, as long as
Cukier jako pełny posiłek powinien być harahachibu, co oznacza jedzenie do chwili, kiedy jesteś w 70% nasycony. Uważam, że jeśli postąpimy tak z dobrą żywnością, nie popełnimy błędu. Według mnie trudno tak naprawdę przejeść się kaloriami z dobrej żywności. Kiedy patrzymy na tabelę porównującą kaloryczność naszego wysokocukrowego i wysokotłuszczowego prostego jedzenia i sprawdzamy, ile musielibyśmy zjeść w to miejsce winogron, okazuje się, że zjedzenie takiej ilości jest niemożliwe. Dlatego w końcu decydujemy się na awokado, mające wyższą zawartość energii. Ale nie uważam, abyśmy musieli napychać się do pełna. Myślę, że jeśli przyswoicie sobie tę podstawową zasadę, będziecie na dobrej drodze do zdrowego życia.